cały czas powstają studia na przykład autorstwa historyków czy socjologów, historyków, historyczek, socjologów, socjolożek, dotyczące statusu Chicago jako swoistej stolicy Polonii amerykańskiej. Natomiast takich badań literaturoznawczych nie ma. Tych tekstów autorstwa pisarek polskiego pochodzenia nie udało mi się do tej pory znaleźć zbyt wielu. Więc jedno z pytań, które ja sobie będę chciała postawić w tym projekcie, a projekt dopiero zaczynam, chciałam to też podkreślić, to gdzie się podziały Polki? Dlaczego w tym literackim Chicago, w tym literackim obrazie Chicago tych Polek jest tak niewiele? Ameryka jawi się dla wielu jako państwo marzeń. Ale czy na pewno? Dzisiaj o tym między innymi porozmawiam z dr Izabelą Kimak, adiunktem w Katedrze Anglistyki i Amerykanistyki UMCS. Pani zajmuje się literaturą amerykańską ze szczególnym naciskiem na kwestie rasy, płci, seksualności i etniczności. No właśnie, więc o tych kwestiach etniczności dzisiaj chciałabym porozmawiać. Tak, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Jak myślimy o Polonii, to zazwyczaj mamy na myśli kraje z kontynentu europejskiego. Wielka Brytania, Niemcy, Francja, a okazuje się, że największa Polonia znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Tak, wydaje mi się, że to przekonanie, o jakim pani mówi, wynika ze zmian ostatnich 20 lat, bo rzeczywiście odkąd Polska weszła do Unii Europejskiej, to można było zaobserwować taką zmianę w wyboru kierunku imigracji, jeśli mogę tak to nazwać. Natomiast przed rokiem 2003 wydaje mi się, więcej osób było zainteresowanych emigracją do Stanów Zjednoczonych, choć tak naprawdę i nie wiem, czy to jest taki powszechnie znany fakt, że jeżeli mówimy o Polonii amerykańskiej, to zdecydowanie największa fala emigracji z Polski, a nawet nie Polski, bo Polski nie był wówczas na mapie, Polska była pod zaborami, to jest przełom XIX i XX wieku. A więc Polonia amerykańska to będą głównie osoby trzeciego pokolenia, nawet czwartego pokolenia już w tym momencie. Oczywiście to nie znaczy, że nie ma osób, które wyemigrowały później, bo tak badając historię emigracji Polaków do Stanów Zjednoczonych, można zauważyć takie pewne momenty, w których ta emigracja była nasilona, czyli tak jak mówię, przełom XIX-XX wieku zdecydowanie największa fala. Później, po II wojnie światowej, były to osoby przebywające, tak zwane displaced persons, czyli osoby, które były umieszczone w obozach dla uchodźców po II wojnie światowej i z różnych względów nie chciały wracać do Polski. I jeszcze później taki moment można by wyodrębnić, to byłaby imigracja w czasach Solidarności i tutaj protestów i też represji politycznych. I oczywiście te grupy migrantów, one się bardzo od siebie różniły i poziomem wykształcenia, bo ta migracja wczesna, czyli ten przełom XIX-XX wieku, to będzie głównie taka populacja, no powiedzmy to chłopska, tak, która ludzie, którzy emigrowali do Stanów Zjednoczonych głównie z powodów ekonomicznych. Później już to taka bliższa naszym czasom współczesnym, to będzie częściej emigracja inteligencji, właśnie osób, które uciekały przed jakimiś takimi represjami politycznymi tutaj. I mnie jako literaturoznawczynię najbardziej ciekawi to, jak te wszystkie procesy migracyjne odbijają się w tekstach literackich. No właśnie, bo pani zajmowała się różnymi mniejszościami, ale skąd to zainteresowanie mniejszością akurat polską? To jest ciekawe, że tak naprawdę to powinno być najbardziej naturalne i to powinien być mój pierwszy wybór, a był dopiero trzecim wyborem, bo na studiach magisterskich tutaj u nas na UMCS-ie zajmowałam się tekstami literackimi Indianek Ameryki Północnej. Później w mojej pracy doktorskiej badałam literaturę też kobiecą, głównie imigrantek z Półwyspu Indyjskiego. I dopiero niedawno, tak naprawdę kilka lat temu, ja sobie zdałam sprawę, że ta wiedza, którą ja już mam na temat literatury etnicznej, na temat tożsamości etnicznej, że ona mogłaby być spożytkowana na
na kwestie, które będą może nas bardziej tutaj dotyczyć i potencjalnego czytelnika polskiego będą bardziej dotyczyć. Jest też taki wątek osobisty w tej całej historii. Ja od 20 lat, a nawet troszkę więcej, jeżdżę do Chicago ze względów rodzinnych. Na początku tego stulecia moja najbliższa rodzina wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Ja byłam wtedy już studentką tutaj na anglistyce, na UMCS-ie, więc ja zostałam. Ale związki z Chicago mam bardzo silne od 20 lat, tak jak mówię. I w pewnym momencie tak naprawdę mój były szef zapytał mnie podczas jakiejś rozmowy, a czemu ty się nie zajmiesz Chicago? Przecież ty tak dobrze Chicago znasz. No i ta myśl do mnie tak kiełkowała, a już zakiełkowała całkowicie podczas stypendium, które otrzymałam w 2021 roku. Byłam stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej i miałam okazję spędzić 5 miesięcy w Chicago. Pojechałam tam na zaproszenie jednego z pisarzy, który mi zajmuje się w projekcie, ale wtedy ten projekt był taki, no on był jednak zbyt szeroki, bo ja miałam taki pomysł bardzo wstępny, żeby przyjrzeć się różnym przestrzeniom w literaturze polsko-amerykańskiej i takim przestrzeniom rozumianym dosłownie geograficznie, czyli różnym miastom, miasteczkom, ale też przestrzeniom metaforycznym. I podczas tego pobytu w Stanach, na Northwestern University, ja sobie zdałam sprawę, że ten projekt jest zdecydowanie za szeroki i tego się nie da w taki sposób zrobić. A że ja byłam wtedy w Chicago i nawiązałam kontakty też z Polskim Muzeum w Chicago, które posiada znakomitą bibliotekę i archiwum dotyczące migracji Polaków, to dotarło do mnie, że tak naprawdę ten projekt trzeba będzie zawęzić i zająć się tylko i wyłącznie literaturą, powiedzmy, nazwę sobie na potrzeby tej naszej rozmowy, chicagowską, bo cały czas powstają studia na przykład autorstwa historyków czy socjologów, historyków, historyczek, socjologów, socjolożek, dotyczące statusu Chicago jako swoistej stolicy Polonii amerykańskiej. Natomiast takich badań literaturoznawczych nie ma. I stąd pomysł na ten mój projekt. Ja chcę zobaczyć, czy w tekstach literackich Chicago tak samo funkcjonuje, jako stolica Polonii, ale też jako dom. No właśnie, bo pani otrzymała dofinansowanie na projekt Sweet Home Chicago, wieczne miasto, amerykańscy pisarze polskiego pochodzenia, ale tutaj pani trochę przekornie stawia znak zapytania. Sweet Home Chicago. Czy te Chicago jest faktycznie tym Sweet Home? Dokładnie. Taki był mój zamysł. No i nie ukrywam, że był to też taki chwyt marketingowy, bo dobrze to brzmi w tytule i oczywiście od razu kojarzy się z bardzo znanym utworem. Ja ten znak zapytania stawiam z premedytacją, bo właśnie to mnie interesuje. Interesuje mnie kwestia domu i tego, co tym domem jest tak naprawdę. W projekcie będę badać twórczość autorów i autorek pochodzenia polskiego, którzy są związani z Chicago, którzy wychowywali się w Chicago. I to jest dla mnie szalenie fascynujące obserwować, że to są wszyscy autorzy żyjący. I oni nadal tworzą. I nawet w tekstach, które powstają teraz, ci autorzy są już tak w dosyć podeszłym wieku. I w tekstach takich współczesnych oni wracają myślą do Chicago z lat swojej młodości, więc ja bym powiedziała, że taka dekada lata 60., może lata 70. to będzie taki najbardziej popularny czas, w którym te ich teksty literackie się rozgrywają. I oni też, ci twórcy, których ja sobie wyłoniłam do mojego projektu, oni tak naprawdę wychowywali się w różnych miejscach w Chicago, w różnych polskich dzielnicach, bo tych dzielnic było kilka. I tych dzielnic już tak naprawdę nie ma, więc w pewnym sensie ta twórczość literacka jest też takim zapisem trochę historycznym, bo ci autorzy pisząc o swoim dzieciństwie, to jest twórczość w ogóle bardzo, bardzo tak ewidentnie autobiograficzna. Zresztą niektóre z tych tekstów, którym ja się będę zajmować, to one tak naprawdę podpadają pod tą rubrykę life writing. Ale też w tekstach zupełnie beletrystycznych też widzimy zdecydowany taki komponent i wątek autobiograficzny. Więc ci autorzy i autorki, oni kreślą obraz Chicago, którego już nie ma i tego polskiego Chicago, którego już nie ma. Więc bardziej niż miasto jako takie, przecież Chicago to jest ogromna metropolia,
Ja bym skłaniała się ku takiemu przekonaniu, że ta polska dzielnica może być rozumiana jako dom. I w tej polskiej dzielnicy będą takie charakterystyczne punkty jakby zaczepienia dla tych osób, czyli parafia, czyli chociaż oni też z religią katolicką mają, to nie jest tak, że oni jakoś tak bezkrytycznie na katolickość patrzą, ale ewidentnie w tych tekstach Kościół odgrywa bardzo dużą rolę. Mhm. Ja się temu też chcę przyjrzeć, więc Kościół, więc inne polskie instytucje, ale też język polski i polska kuchnia. Mhm. O tym też będę pisać. To jest bardzo ciekawe, że ci autorzy i autorki, oni w zasadzie nie mówią w języku polskim, bo to są bardzo często autorzy już trzeciego pokolenia, mhm. więc oni znają po polsku kilka słów i tych słów używają w swoich tekstach. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo ono jest może nie wulgarne, ale nie jest też to słowo, które używamy w takich sytuacjach, powiedzmy, formalnych, ale słowo dupa jest tak bardzo często używane przez tych autorów. No i słowa na określenie relacji rodzinnych, czyli babcia to będzie jakaś tam busia czy busia i nazwy polskich potraw. Te wyrażenia, te słowa się pojawiają w tych tekstach. Co Panią najbardziej interesuje w badaniu tego sweet home? Kilka kwestii tak naprawdę. Jedno pytanie, które ja sobie stawiam i mam świadomość, że ono wynika z moich wcześniejszych badań. Mówiłam już wcześniej, że zajmowałam się literaturą głównie kobiecą, a tutaj teraz tak trochę przewrotnie głównie panów na tapetę wzięłam, ale też trochę z konieczności, bo tych tekstów autorstwa pisarek polskiego pochodzenia nie udało mi się do tej pory znaleźć zbyt wielu. Więc jedno z pytań, które ja sobie będę chciała postawić w tym projekcie, a projekt dopiero zaczynam, chciałam to też podkreślić, to gdzie się podziały Polki? Dlaczego w tym literackim Chicago, w tym literackim obrazie Chicago tych Polek jest tak niewiele, a jeżeli one się pojawiają, no to pojawiają się jako w relacji do tych męskich autorów czy bohaterów, jako właśnie matka, babcia, ewentualnie kochanka. Natomiast bardzo rzadko te kobiety mówią swoim własnym głosem. A to przecież nie jest tak, że tych Polek nie było i Polki były, imigrantki z Polski były bardzo aktywne i politycznie i organizowały różnego rodzaju takie stowarzyszenia wzajemnej pomocy. Więc to jest jedno z pytań, na które ja będę chciała odpowiedzieć, że co się z tymi Polkami w literaturze stało, że takich jest niewiele. No właśnie, stawia Pani pytanie w swoim projekcie, czy różnice w gatunku literackiego i płci autorów bądź bohaterów wpływają na obraz świata. Czy ma Pani już takie pierwsze konkluzje? Tak, zdecydowanie wpływają. Zdecydowanie wpływają, tak jak mówię, w tych tekstach autorstwa mężczyzn będzie więcej, tak naturalnie, będzie więcej tej perspektywy męskiej. Bohaterowie, narratorzy to będą mężczyźni, a kobiety będą w takich funkcjach występować, no właśnie, albo jako członkini rodzin, albo jako partnerki romantyczne czy erotyczne. Natomiast w tych tekstach autorstwa, no na razie jedną taką pisarkę odkryłam i cała w ogóle jej historia jest fascynująca, bo jest to kobieta Elizabeth Kern, która tak naprawdę w Chicago już nie mieszka od wielu lat, mieszka w Kalifornii i zaczęła pisać dopiero będąc na emeryturze. I pisze ona w swoich dwóch powieściach, które do tej pory się ukazały, o tej takiej najbardziej charakterystycznej dzielnicy polskiej w Chicago, którą się nazywa albo Polish Downtown, albo Polish Triangle. Ona tam się wychowywała i właśnie w tych jej tekstach ta perspektywa, nawet nie kobieca, ale dziewczęca, powiedziałabym, będzie zdecydowanie bardziej widoczna. To jest jedno pytanie, które Pani sobie postawiła w tym projekcie. Wspomniała Pani, że projekt dopiero się rozpoczyna. Tak. A kiedy będzie finalny efekt tego badania? Mam na realizację projektu 3 lata, więc w ciągu 3 lat planuję napisanie monografii na ten temat. I jest to temat bardzo mi bliski również emocjonalnie, więc ta praca nad projektem to nie będzie
nie będzie postrzegana przeze mnie w charakterze jakiegoś takiego znoju i trudu, tylko raczej jako przyjemność. Jako przyjemność, ale także w pewien sposób mój własny powrót do domu, bo dla mnie Chicago też jest takim drugim domem. Rozmowy z kolejnymi naukowczyniami już niebawem.